Film zaczyna się na Antarktydzie. Naukowcy od lat starają się udowodnić, że we wszechświecie istnieją inne istoty. W 1982 roku nastąpił przełom, kiedy norweska grupa badawcza odkryła coś, co może zmienić historię. Finch zaprosił Kate Lloyd, specjalistkę od starożytnych form życia, aby dołączyła do ich norweskiego zespołu naukowego. Stacja badawcza Thule znaleziona na Antarktydzie natknęła się niedawno na dziwną strukturę i okaz. Doktor podkreśla pilne zapotrzebowanie na paleontologa, który może pobrać próbki z dużej bryły lodu. Wybierają naukowca o imieniu Kate Lloyd, mimo że nie ma wystarczających szczegółów na temat badania. Kate zgadza się dołączyć do zespołu. Następnego dnia wchodzą na pokład helikoptera i udają się na Antarktydę. Po przybyciu na stację Thule natychmiast idą na miejsce swoich badań naukowych. Nowi naukowcy zostają przedstawieni Edwardowi Wolowi, głównemu naukowcowi odpowiedzialnemu za odkrycie, któremu towarzyszą geolodzy Carl i Juliet. Zespół prowadzi ich w podróż w kierunku formacji Unearthed. Grupa naukowców w mgnieniu oka zauważa pozostałości pozaziemskiego statku kosmicznego ukrytego pod lodowymi przestrzeniami Antarktydy. Miejsce to zapiera dech w piersiach. Wracają na powierzchnię i obserwują zamrożone szczątki istoty, która najwyraźniej przeżyła katastrofę 100 tysięcy lat temu. Późnym wieczorem Kate rozmawia o planach transportu niezidentyfikowanego stworzenia z resztą norweskich naukowców. Spotyka się także z zespołem i stara się zapamiętać ich imiona. Kilku członków zespołu wykopuje zamrożone ciało i przynosi je z powrotem na stację Thule, podczas gdy reszta jest pochłonięta jego badaniem. Doktor Sander i Edward wchodzą do pokoju, w którym doktor Sander nalega na pobranie próbki tkanki ze stworzenia zamkniętego w lodowej bryle. Kate próbuje sprzeciwić się słuszności tego planu, ale doktor Sander po prostu to ignoruje. Pobierają maleńką próbkę od stworzenia, używając wiertła do penetracji gęstej bryły lodu. Gdy wszyscy odpoczywają do pokoju, wchodzi doktor Sander i prosi o skupienie. Oświadcza o znaczącym odkryciu, stwierdzając, że nigdy nie spotkał organizmu o takiej strukturze komórkowej. Zespół zaczyna się cieszyć z ekscytujących wieści, podczas gdy reszta jest zajęta rozmową lub popijaniem drinka. Derek, drugi pilot, postanawia sprawdzić pomieszczenie, w którym znajduje się stworzenie. Gdy pochyla się, aby przyjrzeć się bliżej, wchodzi Peter i go zaskakuje. Gdy przygotowuje się do dołączenia do Petera na zewnątrz, tajemnicza istota uwalnia się z bryły lodu. Pędzi, aby ostrzec wszystkich o sytuacji, ale początkowo nie wydaje się, że ktoś traktuje go poważnie. Jednak widząc jego zaniepokojony stan, wszyscy spieszą się do pokoju i odkrywają pękniętą bryłę lodu. Zespół zgadza się podzielić na mniejsze grupy, aby zlokalizować istotę. Gdy Henrik zaczyna krzyczeć, istota przebija go macką od tyłu, rozpryskując krew na twarzy Olafa. Słysząc desperackie wołania Olafa o pomoc, reszta zespołu spieszy na miejsce. Niektórzy mężczyźni próbują zastrzelić istotę, ale ta nadal stawia opór. W końcu decydują się podpalić dom, ostatecznie spalając stworzenie. Pomimo przerażającego incydentu, zespół jest zmuszony kontynuować swoje badania. Garstka członków zespołu, w tym Kate i Adam, przeprowadza badanie pozostałości stworzenia. Odkrycia prowadzą ich do wniosku, że komórki istoty przejmują i kopiują komórki Henrika. Carter, Derek i Griggs przygotowują się do przewiezienia Olafa helikopterem do ośrodka opieki zdrowotnej. Gdy mężczyźni mają już odejść, Kate natrafia na wyrzucone metalowe plomby dentystyczne i jest zaniepokojona, że duża ilość krwi pod prysznicem świadczy, że istota mogła kogoś zarazić lub skopiować. Wybiega na zewnątrz, aby zasygnalizować odlatujący helikopter. W chwili, gdy Carter decyduje się wylądować, Griggs zmienia się w istotę i przybiera postać Olafa, co prowadzi do utraty kontroli nad helikopterem. W bazie zespół gorączkowo próbuje wezwać pomoc poprzez kanał alarmowy, ale radio nie odbiera żadnego sygnału, co jeszcze bardziej komplikuje i tak już problematyczną sytuację, szczególnie w obliczu zbliżającej się burzy. Kiedy Edward nakazuje kilku mężczyznom przenieść się do najbliższej bazy, Kate odważnie sprzeciwia się jego rozkazowi, sugerując, że może to nie być mądra decyzja, biorąc pod uwagę ich niepewność co do tego, co robią. Stara się przekazać swój punkt widzenia i dzieli się ze wszystkimi tym, że wraz z Adamem odkryli zdolność stworzenia do powielania dowolnej żywej istoty.
Kate pokazuje plomby zębów jako dowód wyjaśniający, że tajemnicza istota je wypluła, ponieważ nie mogła kopiować materiałów nieożywionych. Większość członków zespołu uważa słowa Kate za absurdalne. Kiedy wszyscy opuszczają pokój, Juliet podchodzi do Kate, pokazując, że naprawdę jej ufa i mówi, że była świadkiem, jak Colin wychodził spod prysznica. Prowadzi ją do pokoju, w którym ukryte są klucze do ratraka. Gdy Kate próbuje je zdobyć, Juliet zmienia się w przerażającą istotę i zaczyna ją atakować. Kate rzuca się do wyjścia, mijając Carla na korytarzu. Jednak ten jest zbyt wolny i istota w końcu go dogania. Nie mając możliwości zniszczenia stworzenia, Kate może tylko stać z boku. Na szczęście pozostali słyszą hałas i spieszą jej na pomoc. Lars przybywa z miotaczem ognia i używa go do podpalenia istoty, a następnie pozostali członkowie zespołu zbierają się na zewnątrz, aby spalić pozostałości wciąż niezidentyfikowanego stworzenia. Zaczynają omawiać, jak poradzić sobie z obecnym kryzysem i ostatecznie zgadzają się na izolację do czasu, aż niebezpieczeństwo minie. Dr. Sander i Adam wychodzą naprzód, aby pobrać i zbadać próbki krwi wszystkich osób. Następnie Lars odkrywa pudełko wypełnione granatami. Dwóch ocalałych z katastrofy lotniczej Carter i Derek wracają do bazy, podejrzewając, że mogą być skażeni. Niektórzy członkowie zespołu chcą ich natychmiast spalić, ale Kate przekonuje, aby najpierw zamknąć ich w izolacji, dopóki nie będą mogli przeprowadzić na nich testów w laboratorium. Adam i dr Sander przygotowują się do testu, kiedy oboje wychodzą na krótką chwilę. W laboratorium wybucha ogień. Po ugaszeniu pożaru w pomieszczeniu tworzy się napięcie, gdy zaczynają wskazywać na siebie palcami. Kate proponuje znacznie prostszy test. Wyjaśnia, że może być w stanie określić, kto jest kim, sprawdzając plomby wszystkich osób. Istota nie może skopiować plomb dentystycznych, więc osoby bez nich mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Kate zaczyna badać zęby wszystkich członków zespołu, używając latarki, aby zobaczyć, kto ma plomby. Po zbadaniu wszystkich udaje im się zidentyfikować Adama, doktora Sandera Edwarda i Colina. Kate chce też sprawdzić zęby Cartera i Dereka, więc wysyła Larsa i Jonasa, aby sprowadzili ich z powrotem do pokoju. Ale kiedy docierają do szopy, odkrywają dziurę w podłodze i zdają sobie sprawę, że musieli przenieść się do następnego budynku. Lars próbuje ich śledzić, ale gdy zbliża się do miejsca, szybko zostaje wciągnięty do środka. Jonas wraca do grupy i błaga Petera, aby pomógł mu ocalić Larsa, podczas gdy reszta członków nadal się kłóci i obwinia. Carter i Derek włamują się do budynku, niosąc miotacz ognia Larsa. Peter nie wie, co ma zrobić, ale ostatecznie decyduje się wycelować miotacz ognia w tę dwójkę, aby się chronić. Derek strzela do Petera i przebija zbiornik paliwa, prowadząc do eksplozji, która pozbawia Edwarda przytomności. Gdy jest zabierany z powrotem do pokoju rekreacyjnego, Edward budzi się i przeobraża w przerażającą istotę. Jonas zostaje szybko zarażony zdeformowanym ramieniem Edwarda, a sytuacja zamienia się w chaos. Dr. Sander i Colin samolubnie uciekają z pokoju, podczas gdy reszta próbuje powstrzymać stworzenie. Niestety miotacz ognia w posiadaniu Cartera zawodzi, a ich opóźniona reakcja na kryzys powoduje, że Derek zostaje zaatakowany, co umożliwia Edwardowi wchłonięcie ciała Adama i ucieczkę. W międzyczasie Kate zbiera zarażonych członków zespołu, szybko łączy siły z Carterem i wspólnie wyruszają, aby wytropić kreaturę, która teraz przybrała wygląd zarówno Edwarda, jak i Adama. Jednak po tym, jak bestia atakuje doktora Sandera, udaje jej się również oddzielić Cartera od Kate. Kobieta zaczyna podpalać potwora w chwili, gdy ten ma ponownie skazić Cartera. Kate i Carter wychodzą na zewnątrz, aby spalić pozostałości. Potem zauważają uciekającego, zakażonego doktora Sandera. Nie zgadzają się co do tego, czy ścigać doktora Sandera, czy nie. Kate stanowczo mówi Carterowi, że muszą powstrzymać go przed wywołaniem większego chaosu przed opuszczeniem stacji. Kate zbiera granaty i inne niezbędne przedmioty. Gdy schodzą, zauważają, że statek obcych uruchamia się ponownie i stopniowo przygotowuje się do startu, ale Kate wskakuje na niego. Nie mogąc znaleźć potwora, ucieka w ciasne miejsce. Carter widzi, jak Kate prawie zostaje pochłonięta, ale udaje jej się wrzucić granat do pyska stworzenia. Szybko uciekają z miejsca, dystansując się w końcu od wybuchu.
Carter i Kate zdołali bezpiecznie wrócić do ratraka, ale gdy przygotowują się do odlotu, Kate rzuca wyzwanie Carterowi. Zdaje sobie sprawę, że ten nie jest już człowiekiem. Wspomina, że kiedy wrócił do ich siedziby po tym, jak helikopter spadł na ziemię, zauważyła jego kolczyk. Próbując udowodnić Kate, że się myli, Carter sięga do ucha, ale dotyka prawego, a nie lewego. Kate bez zawahania podpala Cartera i z determinacją wspina się na inny ratrak, znikając bez śladu. Następnego ranka norweski pilot helikoptera o imieniu Matthias dociera do obozu i po zbadaniu pozostałości stwierdza, że potwór jest całkowicie zniszczony. Colin po ucieczce z pokoju rekreacyjnego wszedł do pokoju radiowego i podciął sobie gardło i nadgarstek, aby zapobiec niespodziewanemu zakażeniu. Matthias wychodzi z budynku bez szwanku. Lars chce sprawdzić jego plomby, podczas gdy jego pies wyskakuje z wraku. Natychmiast do niego strzela, zdając sobie sprawę, że zamienił się w potwora. Matthias pilotuje helikopter, a Lars kontynuuje strzelanie, ale nie trafia psa, któremu udaje się uciec.